Montowane chodniki w miarę równe drogi, a u nas to jednak się ten proces łatania tych dziur i remontów jest mało widoczny na pierwszy rzut oka, bo generalnie remontów co roku w osiedlu są jedna lub dwie ulice remontowane. Jednak to jest kropla w morzu potrzeb i te milion złotych na remonty dróg, no to jest no za wszystkim stoją finanse. No jeżeli byśmy chcieli fundusze, jak już tu kolega wspomniał, fundusz dzielnicy przeznaczyć na drogi, no to tak to jest kropla w morzu, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, Lubosłem ponad 8 milionów, a dzielnica ma... A ulica Nowoobozowa, czyli 8 półplanu, to też jest kwestia no to, cierpiąca zwłoki, można powiedzieć. No oczywiście, to już wchodzimy w takie większe zadania, ale też są zadania rzeczywiście poza możliwością dzielnicy, czyli raczej tylko miasto i przy funduszach miejskich, no to tak trasa Nowoobozowa, czy trasa Pychowicka, no to w pewnym stopniu by nam te nasze osiedla odkorkowało, prawda? W chwili obecnej to jest troszeczkę, jesteśmy zakorkowani. Jeszcze dodam jedno, to wydaje mi się rozsądne stwierdzenie ostatnio prezydenta miasta, że dzielnicy powinny się zająć tymi mniejszymi ulicami, a duże bierze dla siebie miasto, a rok rocznie w budżecie miasta widzimy wpisywane malutkie zadania na 30 tysięcy, jakiś chodnik jest remontowany w danym okręgu, bo jest taka potrzeba, albo jakiś radny tam mieszka. A wszystko moim zdaniem powinno mieć ręce i nogi. Mniejsze zadanie realizuje chodniki i mniejsze ulice realizuje Rada Dzielnicy, natomiast te strategiczne, jak ulica nie wiem, Kobierzyńska, 8 półkułanów, Lubostron, zmiany rozmaite większe układu komunikacyjnego. Wiadomo, że nigdy w życiu dzielnica by nie byłoby stać jej na budowanie tramwaju na uczelni. To jest zadanie muszą mieć z budżetu jak gdyby centralnego. Znaczy, nasz budżet też jest jak gdyby pochodzi z budżetu centralnego, więc jednak te środki są do dyspozycji rad dzielnic. Dziękuję. Przejdziemy teraz do części pytań poświęconych budżetowi partycypacyjnemu. Jak już się zdążyłam zorientować, słyszeli Państwo, Panowie oczywiście o budżecie, więc czy widzieliby Panowie możliwość zaangażowania się we wprowadzenie go w swojej dzielnicy? Na pewno. I jeżeli chodzi o ten budżet, to w tym roku niestety nam nie udało się dostać się do pierwszej trójki. Braliśmy udział, myślę, że postaramy się w przyszłym roku bardziej mocniej powalczyć o to. Jest to dość dobry pomysł, który na pewno by zaktywizował tu działalność między innymi mieszkańców, o której wcześniej już na ten temat rozmawialiśmy. Przede wszystkim dajmy ludziom się wypowiedzieć. Żaden radny nigdy nie będzie miał monopolu naprawdę, ani nie będzie omnibusem we wszystkich tematach, więc takie konsultacje tylko wyjdą na plus każdej jednostce pomocniczej, nie tylko ósmej dzielnicy. Poza tym to też jest edukacja mieszkańców o tym, jakie są kompetencje rad dzielnic. W części też redukcja takiej postawy roszczeniowej, mi się należy, to musi być ta ulica, ponieważ to, co mi się podoba w tym budżecie partycypacyjnym organizowanym tutaj w Krakowie, w tym pilotażu, że nie ma takiego głosowania większościowego, że przychodzi grupa mieszkańców i głosuje tylko na swoje zadanie. Musi tam wybrać bodajże pięć zadań i uszeregować w kolejności te zadania. To też jak gdyby ogranicza tam kwestię, że przyjdą wszyscy z Podwalerskiego, żebym chciał, i zagłosują na inwestycję, która będzie na osiedlu Podwalerskim, czy też na osiedlu Ruczaj. A to jest jeszcze pytanie, jak to zrobić, czy budżet partycypacyjny zorganizować w stosunku całej dzielnicy, czy skupić się na jednym osiedlu. To jest właśnie problem, myślę. Ale myślę, że te docelowo jak myślimy o reformie samorządowej, reformie rad dzielnic, myślę, że opieka nad budżetami partycypacyjnymi powinny wziąć rady dzielnic, czyli te jednostki najniżej i te jednostki, które
z definicji powinny być najbliżej mieszkańców. Dziękuję. A jakie przeszkody widzieliby panowie na drodze wprowadzenia budżetu partycypacyjnego? W naszej dzielnicy? Tak, tutaj. No to na pewno bym widział problem. No, dzielnica jest bardzo duża, prawda? I teraz pytanie, zakładam, że wyłożymy pewną pole pieniążków, to teraz pytanie, jak to przeprowadzić i gdzie, prawda? Bo dzielnica jest bardzo duża, jest osiedli też dużo i problem techniczny w rozwiązaniu, ale to tego są radni, żeby po prostu przeprowadzić te rozmowy między sobą i wybrać dane osiedle, prawda? Jeżeli wybierzemy już dane osiedle, to myślę, że tutaj sami mieszkańcy danego osiedla by sobie już z tym wszystkim poradzili. No, dziękuję. Zgadzam się z tym, co powiedział pan przewodniczący. Myślę, że drugą taką przeszkodą jest też przekonanie niektórych radnych, którzy w swojej nieomylności uważają, że u nich nie jest potrzebne to. No, ale to automatycznie eliminuje ich osiedle. No, skoro mamy tę osobę, która jest tak światła, że wszystko wie, więc możemy to przeprowadzić na innym osiedlu. Ja bardzo chętnie zgłaszam kandydaturę osiedla obywatelskiego. Myślę, że pan przewodniczący obyczajny, więc w tym rejonie możemy z chęcią przeprowadzić. Zresztą niecierpliwością też myślę, że razem obserwujemy właśnie ten program pilotażowy, bo oprócz tego chciałbym zobaczyć, jakie będzie zaangażowanie tych mieszkańców, prawda? Bo jest to coś nowego. No. Trzeba by tych mieszkańców wyciągnąć z tych swoich mieszkań i żeby przyszli i troszeczkę podziałali wspólnie, bo łatwo siedzieć i narzekać, że dziura niezałatana, czy chodnik nienaprawiony. Byłoby to też w pewnym stopniu właśnie taka poligon, można by, doświadczenie dla tych mieszkańców, prawda? Myśmy już małe takie doświadczenie w tamtej kadencji mieli, bo w oparciu o taki projekt, Project for Public Spaces, przewodniczący ówczesnej komisji planowania przestrzennego zorganizował takie spotkanie na osiedlu podwawerskim razem z mieszkańcami, z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej, gdzie mieszkańcy mówili o problemach, jakie są, poszliśmy w teren, przegłosowaliśmy takie zadanie, które de facto udało nam się zrealizować, bo razem z Pudzielnią wtedy rzutem na taśmę zrobiliśmy ogródek jordanowski. Teraz już jak gdyby się zmieniła procedura i też ustawa o finansach publicznych, gdzie nie możemy realizować przedsięwzięć razem z spółdzielniami mieszkaniowymi, a była to świetna sprawa, ponieważ układ był jasny, 50-50, połowę daje dzielnica, połowę spółdzielnia, a spółdzielnia bierze w to utrzymanie, więc z punktu widzenia nawet miasta to był opłacalny deal, no ale niestety w tym momencie jest on z punktu widzenia proceduralnego już niemożliwy. Ale jak gdyby to były taki quasi budżet partycypacyjny, taki quasi jak gdyby zalążek tego, co może być, i mi to uzmysłowiło, że takie spotkania mają sens, aczkolwiek też było bardzo możliwe, bo jeden z pomysłodawców tam się obraził, że nie wybrany został jego projekt, a było zwykłe głosowanie, no niestety przegrał chyba nawet do jednego czy do dwóch głosów, to znaczy dwa głosy były za jego projektem, a dziesiątki. Ale to też pokazuje mieszkańcom, na czym polega demokracja, ta właśnie demokracja bezpośrednia. Myślę, że połączenie takiej demokracji bezpośredniej z tą przedstawicielską może zaowocuje na pewno dobrymi efektami. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Czy panów zdaniem dzielnice powinny posiadać odrębną osobowość prawną? Dość ciekawe. To może ja teraz pierwszy. Jeśli pani pozwoli. Ja uważam, że są plusy i minusy, ale najbardziej się obawiam jednej rzeczy. Okej, dzielnica ma na przykład osobowość prawną i wszystkie inne również. I mam w tym momencie jedną panią sekretarz, która zajmuje się obsługą rady dzielnicy. Dzielnice mają osobowość prawną. Ktoś wpadł na pomysł, że no, jedna osoba nie wystarcza i potrzebne są trzy kolejne. I potem się okazuje, że mamy 18 radnych, tam 21 czy 15, nie wiadomo jak będzie z tą liczbą, a
a biurokracja nam się tak rozrośnie, że no, skórka nie warta wyprawki, chyba tak się to mówi. Na pewno warto się nad tym zastanowić, tylko żebyśmy rozsądnie wydawali te pieniądze, a nie wydawali, nie marnotrawili je na administrację. W tym momencie ten układ, który występuje do obsługi Rady Dzielnic, jest przypisana jeden urzędnik. Moim zdaniem jest optymalny. Rozrośnięcie się biurokracji na pewno nie będzie sprzyjało lepszemu wydawaniu środków. Tak jak kolega powiedział, rzeczywiście należałoby się zastanowić nad tym. Gdyby dzielnica posiadała osobowość prawną, na pewno by nam to w pewnym stopniu ułatwiło realizację niektórych zadań, bo w tym momencie jako dzielnica bylibyśmy partnerem, prawda? Niektóre zadania, chociażby pozyskanie funduszy z projektów unijnych, prawda, nie może być bezpośrednio realizowane przez dzielnicę, ponieważ nie posiadamy tak zwanej osobowości prawnej. Jakiekolwiek zadanie, które rzeczywiście można by było w ten sposób pozyskać z tych źródeł pieniążki, no, należałoby znaleźć partnera, który posiada osobowość prawną. W tym wypadku jest Urząd Miasta i merytoryczny wydział. Także na pewno fajnie by było, gdyby to dzielnica posiadała, bo mówię, no, ułatwiłoby to na pewno pracę i działalność tej dzielnicy. Co do innego, inna sprawa, że należałoby rzeczywiście przyjrzeć się, prawda, jeżeli racjonalnemu wydawaniu w tych pieniążków, aczkolwiek mówię, na pewno ułatwiłoby to w pewnym stopniu w niektórych dziedzinach pracy dzielnicy. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.